Ale ten, co na ostatnim locie bym ją załatwił, omistrza, no ale... Omistrza by cię załatwił. Z dwóch lotów mój gołąbek u kolegi siadał czołowo, jakoś tam drugi, trzeci, nie? Czy jakoś na tak? Szpicy, a na ostatni lot go zatypował do typowanych. No i... 14 seryjnych było, 15 brakowało i właśnie tego. Witam kolegów hodowców. Dzisiaj odwiedziłem mojego kolegi Zbyszka, troszki z oddziału Gaszowice, 0116. Tu jeszcze gołębnik rozpłodowy zobaczymy. Tu jesteśmy, o uwaga, jesteśmy w gołębniku rozpłodowym. Kolega też ma cele indywidualne, w których paruje gołąbki. O, co to za... Twoje zamknięte dobrze. Dlatego Wygnacy mu zaskoczył. Temu tam za szymel kroczył. To jest matka właśnie tego kolegi mojego Piotra Musika z tej czternastki. A, to jest matka tej naj... tej mojej najlepszej samicy. Aha. No, tak to wygląda. A tu ojciec tej samiczki. To nie jest ojciec, teraz jest to przepożone. Inaczej. Jedne jajka są odłożone. I teraz następne jajka ona dostanie z... z moim, jeden z lepszych samców z lotników jest wycofany teraz. No i myślę, że to zagro coś tu nowego. A co to za samczyk? To jest, hodowcy u mnie w oddziale na pewno bym wiedzieć, ze słynnej Kasie. To jest gołąb z linii od Józefa Heberle. Z jego najlepszego szeka. Samca i samice taki belgi. Jakiś tam, nie wiem, podobał, podarował. Telefon. No i tak ten gołąb wygląda. W tym roku mi zrobił 8 nagród ten gołąb. A wycofałeś go do rozpłodu. I wycofałem go, bo zeszłym roku też zrobił 8. Też takich dobrych. A ja samcami nie leca. Do typowanych bardzo mało. To tam się marnowo, a tu śniegu może coś wychowia dobrego. Fajnie. To jest właśnie gołąb od tego mojego kolegi Franka Hajzyka. Stary gołąb już też. Taki mazany. To co pokazywałeś tam? Ta samiczka tam taką mazano też. 10 nagród co miała. Aha. Ojciec właśnie jej. A stary, ile on już lot ma? 0,7 rok, jak się nie byla. No, też mu... Tu mu rośnie coś, ale to mu tam zostawia. No. 0,7. Siedzi na jajkach. Dwa dobre. To znaczy jest dobrze. Jest dobrze. Nie no, najważniejsze po takich starych gołębiach mieć pewność, że to jest po nich w ogóle i jak ktoś... bo tu ma jakieś gołębie konkretne, to no, do hodowli i do rodowodów potem na pewno to ułatwia życie, a nie szukać z czego to leciało, a tu czasami jakiś obcy nam podeptał. Tu też parka. Tutaj matka właśnie tamtego z góry. Aha. Też wycofano samiczka. Czy to ta Kasia, nie? To jest córka oryginalna, bo Kasia zgubiła się przez moją głupotę. Córka tej Kasi to jest. Też samiczka się zasłużyła, bo po 12 nagród 11 mi lubiła. Mm. Raz 12 chyba miała, raz 11. Oj. No to najbardziej zasłużone idą do rozpłodu. No. Na rozpłodzie już to jest to, co najlepsze. No, to musi być niestety. Starszy ty od twojego taty samica. A. Ze sztoli. Ze sztoli to jest samica. Sztolka. No te sztole się fajnie spisują i też u mnie. Też mu jedno jajko odbite. Teraz. A z czym to sparowałeś? Teraz jest 13 sparowano. O. Stary też gołąb, 0,7 rok on jest. Szelens. Szelens oryginalny, to znaczy z oryginalnych szelensów, co umie latał tym gołąb bardzo dobrze. No i tu jest no. Czekamy na następne. 15 wyjdzie. Tu też jakiś kaban. To jest z deklaków gołąb. Aha, ładny. To są gołębie, co latały u mnie i wycofane. To jeszcze druga zorta. Szymel ma wolność, ja? No, szymel tu siedzi. No i tak to jest. Też jedna z lepszych samic na nagrywniku. Też wycofano. Mhm.
A to z jakich gołębi? To jest z tych wanlunów stąd. A z tego starego wanluna jeszcze? Z tego starego to jest córka jeszcze. Tego co mi pokazywałeś, ale stary wanlun już jest, no, już jest stary fest. Już jest fest stary, bo 05 rok. Ale żyć żyje. Żyć żyje jeszcze. Już ze względów sentymentalnych w pewnym sensie, ale bo już zasłużył się na tyle w hodowli, że... Jest tego trochę. No w każdej hodowli, każdy próbuje, szuka, także tutaj jest rozpłodówka u kolegi. Każdy osobno, nie ma przypadków. No, te najważniejsze gołębie są połączone w celach, żeby po prostu była 100% pewności, że to jest z nich. No tak to po prostu dziś profesjonalnie wygląda, tam też jeszcze parka siedzi. O, sobie. Także pozdrawiamy tutaj wszystkich kolegów hodowców, pozdrawiamy tutaj wszystkich kolegów hasłem dobry lot. Dobry lot. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Kąpiemy się, bierzemy dobry przykład z właściciela. Thank you.
Dziękuję.